Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wy dajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było 5000 mężczyzn. Poszukiwany jest Jezus będący na osobności, na modlitwie. Gdy mamy czas na refleksję, aby być ze Słowem Bożym, wówczas inni będą potrzebowali nas dlatego, co w sobie nosimy, a przez to, kim jesteśmy. Zobaczmy, ludzie poszukują kapłanów, którzy się modlą. Ludzie poszukują kapłanów, którzy pobożnie odprawiają mszę świętą, którzy długo w konfesjonale spowiadają, którzy z oddaniem przygotowują się i głoszą Słowo Boże. Szuka się takiego człowieka, który żyje tym, co wybrał. Kiedy dla niego Bóg stał się pasją, stał się wszystkim życiem. Jezus widzi, że ci, którzy stają przed Nim, są chorzy. Wartość odosobnienia wyraża się także w mocy uzdrawiania. Jezus był na osobności, żeby uzdrawiać. Oczywiście On zawsze miał tę moc w sobie. Ale ci, którzy są na osobności sam na sam z Bogiem, oni są przez Boga przygotowani do tego, aby mogli czynić w Jego imię również to, co nazywamy cudem. Gdy jesteśmy sami, Bóg ma do nas większy dostęp. Osobność to jest znak dla Boga ze strony człowieka. Jestem, aby Cię posłuchać, Panie. I zauważmy, że cuda dzieją się tam, gdzie jest posłuszeństwo Bogu. I tam, gdzie jest posłuszeństwo Bogu, tam ci, którzy głoszą Słowo Boże, którzy czynią sakramenty święte, oni mają w sobie moc do czynienia tego, co jest zamiarem Boga. My zdrowiejemy, słuchając Pana Boga. Zdrowiejemy. Także słuchając ludzi posłusznych Jezusowi. My zdrowi idziemy do innych, a Bóg przez nas czyni ich wolnymi od różnych chorób. Uświadamiamy sobie, że ci, którzy słuchają Słowa Bożego, nie tylko winni wnosić zdrowie w myślenie innych, ale powinni być pośrednikami w zaspokajaniu głodów tych, którzy szczerym sercem szukają Pana Boga. Zobaczmy, jako ludzie wierzący mamy być łącznikami między Bogiem a tymi, którzy szukają Go szczerym sercem. Jezus mówi do swoich uczniów takie ważne słowa: wy dajcie im jeść. Człowiek odsłania, kim naprawdę jest, gdy trzeba drugiemu pomóc. Można słuchać tego, co mówi Bóg, a równocześnie wieść życie jakże różne od tego, co uznajemy za wartościowe i zbawienne.
Uczniowie mieli swoje rozwiązanie. Oni doświadczają problemu bezradności. Te problemy, przed którymi stajemy w życiu, nie można przeżywać jedynie w wymiarze materii, ale trzeba je przeżywać także w wymiarze ducha. Czego zabrakło w sytuacji tej, o której mówi Ewangelia? Zaufania Jezusowi. Zaufania, że On może tych wszystkich ludzi nakarmić. Tymczasem uczniowie chcieli ich rozesłać do okolicznych domów, okolicznych wiosek. My odkrywamy potrzebę dawania, choćby to była prosta, szczera, pokorna bezradność. I ta postawa jest metodą tych, którzy wierzą i ufają Panu. Wystarczy mało. Wystarczyły te chlebki, prawda? Wystarczyły te ryby, żeby nakarmić tysiące ludzi. Ale potrzebne jest też zaufanie, że Bóg może. Bóg czyni cuda tam, gdzie człowiek wierzy, gdzie człowiek Jemu ufa. My mało dajemy, a bardzo dużo, nieskończenie wiele otrzymujemy. My dajemy innym to, co stało się naszym bogactwem w Chrystusie. Dajemy z Jezusa, który żyje w nas.